Witam. Czy zastanawialiście się kiedyś nad zakupem agregatu prądotwórczego? Osobiście powiem Wam, że ja tak. Nie chodzi tutaj tylko o moment, gdy straszyli nas blackoutem, ale o zwykłe codzienne życie, gdzie zwłaszcza po burzy zdarzają się coraz częściej przerwy w dostawie prądu. Godzina czy dwie nie są problemem, ale co w sytuacji, gdy awarii ulegnie linia, której naprawa zajmie dużo dłużej? Pomijając nawet ten fakt, agregaty często są wykorzystywane w miejscach, gdzie nie ma stałego dopływu prądu. Prowadzisz budowę garażu, domu, a na działce nie ma jeszcze doprowadzonej linii? Agregat prądotwórczy będzie wtedy wybawieniem z problemów, o czym nie jeden majster doskonale wie. A może planujesz dłuższy wyjazd do domu letniskowego z dala od miasta? Warto wtedy mieć ze sobą źródło dodatkowego zasilania. W tym filmiku postaram się Wam przybliżyć temat agregatów prądotwórczych. Opowiem o najczęściej wybieranych rodzajach oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze agregatu. Zaczynajmy! Na rynku dostępnych jest wiele modeli agregatów prądotwórczych. Wśród nich chyba największą popularnością cieszą się agregaty benzynowe. Dostępne są również agregaty na dwa rodzaje paliwa, a więc benzyna-gaz, a także agregaty na popularnego diesla. Nie możemy tutaj zapomnieć o agregatach inwertorowych. Mamy więc także agregaty benzynowe inwertorowe, agregaty benzyna-gaz inwertorowe, a także agregaty inwertorowe zasilane dieslem. Czym się charakteryzuje ten rodzaj agregatów prądotwórczych? Opowiem w dalszej części filmu, więc oglądaj do końca. Na co zwrócić uwagę, wybierając agregat benzynowy? Zawsze szukając agregatu, obojętne na jaki rodzaj paliwa się zdecydujemy, warto zadać sobie pytanie, do czego będzie nam taki agregat służył. Mam tutaj na myśli dwa rodzaje agregatów. Agregaty jednofazowe z napięciem 230 V, 16 bądź 32 A oraz agregaty trójfazowe o napięciu 400 V, 16 bądź 32 A. Osobiście polecam szukać agregatu z dwoma gniazdami 230 V i jednym 400 V. Wtedy taki agregat ma szerokie zastosowanie. Szukając agregatu, nie można też dać się zwieść tytułom niektórych aukcji czy ogłoszeń. Pamiętajmy o jednym, w agregacie najważniejsza jest moc prądnicy. Jeśli widzimy więc w tytule moc podaną w kilowatach, zawsze dokładnie sprawdźmy, czy jest to moc silnika, czy moc generowana przez prądnicę. Do podstawowych zadań powinien wystarczyć agregat o mocy około 3 kW. Każdy ma różne potrzeby, więc warto tutaj dokładnie przemyśleć wybór mocy agregatu. Jeśli planujesz przy jego użyciu korzystać z lodówki, zmywarki, czy w okresie letnim majsterkować w garażu przy użyciu spawarki na 230 V, minimalna moc znamionowa prądnicy powinna wynosić 5 kW i więcej. Weryfikując parametry agregatu, najlepiej wybierać te z miedzianym uzwojeniem prądnicy. Niech to będzie czysta miedź, a nie aluminium czy zwoje pokryte miedzią, tak zwane miedziowane. Miedziana prądnica to gwarancja dłuższej żywotności. Mamy również niższe spadki napięcia. Oczywiście, na rynku jest sporo agregatów z aluminiowym uzwojeniem i one też działają. Natomiast, jeśli chcemy mieć sprzęt, który mimo upływu lat nas nie zawiedzie, warto szukać sprzętu z miedzianą prądnicą. Wróćmy do silników. Nie będę tutaj się skupiał na ich mocy, pojemności zbiornika paliwa czy spalaniu, bo moc należy dobrać do swoich potrzeb. Poświęćmy jednak chwilę uwagi na rodzaje silników benzynowych w agregatach prądotwórczych. Mamy silniki dwusuwowe, gdzie należy stosować mieszankę paliwową. W tych silnikach nie musimy się martwić o wymianę oleju. Same agregaty mają też mniejsze rozmiary i rączkę do przenoszenia. Są też dość lekkie. Ich waga często sięga do kilkunastu kilogramów. Drugi typ silników to czterosuwowe. Tutaj lejemy czyste paliwo do baku bez jakichkolwiek mieszanek. W agregatach najczęściej stosowane są silniki OHV, czyli górnozaworowe z wałkiem rozrządu w bloku silnika. Charakteryzują się dobrą kulturą pracy i łatwym odpalaniem. Należy jednak pamiętać o odpowiednim oleju do silnika. Producenci podają różne klasy, np. SAE30, więc olej stosowany do kosiarek, ale też oleje 15W30 czy 10W40. Tutaj, jeśli olej nie jest dołączony do zestawu z agregatem, na co też warto zwrócić uwagę, należy dokładnie sprawdzić instrukcję. Jeśli chodzi o serwis takiego silnika, najczęściej zaleca się pierwszą wymianę oleju po 2 lub 5 godzinach pracy, a potem już co na przykład 50 godzin. Patrzmy również, czy jest swobodny dostęp do wskaźnika oleju, a najlepiej, gdy jest czujnik oleju wraz z lampką o niskim poziomie. W agregatach z czujnikiem ciśnienia oleju silnik wyłączy się, gdy jego stan jest zbyt niski. Agregaty mają zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpieczniki, ale te czasami są w osłonce i są chronione przed np. deszczem. Dobrze jest, gdy agregat posiada ochronę np. IP23, czyli ochrona przed elementami stałymi o rozmiarze 12,5 mm i większe oraz ochrona przed tryskającą wodą pod dowolnym kątem do 60 stopni od pionu z każdej strony. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Jeśli agregat posiada tzw. tryb eco, określany różnie w ofertach, jako funkcja oszczędzania paliwa, system regulacji obrotów i napięcia lub technologia inteligentnej przepustnicy.
Pamiętajcie, że macie wtedy do czynienia ze sprzętem, który dostosuje prędkość pracy silnika do danego obciążenia. Mamy więc oszczędność paliwa, bardziej ciche urządzenie i mniejsze zużycie samych podzespołów. AVR to kolejny parametr, o którym trzeba pamiętać. Jest to system stabilizacji napięcia. Widzieliście kiedyś mrugającą żarówkę na zasilaniu z agregatu? Dzięki AVR unikniecie tego zjawiska. Dodatkowo agregat prądotwórczy z AVR jest bezpieczny dla Waszego telewizora, smartfona i tym podobne, a więc każdy sprzęt, który posiada więcej delikatnej elektroniki. Jeśli takie zabezpieczenie to dla Was za mało, warto szukać często droższych, ale jeszcze bardziej bezpiecznych agregatów inwertorowych, w których jest falownik odpowiedzialny za zamianę wytwarzanego prądu zmiennego w prąd stały o wyrównanej sinusoidzie. Agregaty mogą być uruchamiane ręcznie za pomocą szarpaka lub kluczykiem przy użyciu zamontowanego w urządzeniu akumulatora. To więc kolejny parametr, na który można zwrócić uwagę. Nie należy jednak bać się agregatów z ręcznym rozruchem, bo one przy silnikach OHV bardzo łatwo odpalają. Oprócz gniazd 230 V i 400 V, dobrze, gdy agregat ma gniazdo prądu stałego 12 V 8,3 A, umożliwiającego ładowanie akumulatorów. Część z Was pewnie chciałaby jeszcze zwrócić uwagę na zamontowany gaźnik w agregacie. Na niektórych aukcjach możecie znaleźć oferty z informacją, że jest to np. japoński gaźnik Easy SRT bądź Huawei. Jeśli chodzi o zbiornik paliwa, to najczęściej pod korkiem jest sitko, chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń do baku. Wskaźnik paliwa na zbiorniku jest to tylko na plus przy wyborze danego modelu. Sprawdzajcie też ten szczegół. Agregaty mogą mieć zamkniętą obudowę. Wtedy warto zwrócić uwagę na wyciszenie matą, a w przypadku modeli na ramię, tzw. open frame, plusem są gumowe amortyzatory silnika i absorbery drgań. Na open frame najczęściej są gumowe nóżki dodatkowo montowane od spodu, by zniwelować wibracje. Użyskowane kółka to coś dodatkowego, podnoszącego wartość i funkcjonalność agregatu. Hałas urządzeń. Tutaj warto zwrócić uwagę na poziom głośności. Wyciszona komora tłumika to taki must have, ale zwracajcie przede wszystkim uwagę na aukcjach na poziom ciśnienia akustycznego i poziom mocy akustycznej. Poziom ciśnienia akustycznego najczęściej jest mierzony w odległości kilku metrów od włączonego agregatu, więc niech nie będzie dla Was zaskoczeniem, tylko teoretycznie cichszy agregat. Jeśli sprzedawca dorzuca do zestawu kable 12V, śrubokręt, klucz do świecy czy wtyczki 230V, a może nawet olej, to tylko na plus przy późniejszym uruchomieniu czy serwisowaniu agregatu. Zawsze po zakupie agregatu z silnikiem czterosuwowym pamiętajcie o uzupełnieniu oleju przed jego uruchomieniem. W agregatach benzynowych można też zwracać uwagę, czy jest informacja o spełnieniu przez silnik normy Euro 5 lub czy jest on kompatybilny z nowym paliwem E10. Zwracajmy uwagę na ilość lampek kontrolnych. W droższych i mocniejszych modelach są lampki przeciążenia czy niskiego ciśnienia oleju. Czujnik ciśnienia oleju i czujnik paliwa automatycznie wyłączy silnik przy niskim poziomie w zbiorniku, by agregat nie uległ uszkodzeniu. W przypadku agregatów na dwa paliwa, czyli benzyna-gaz, oprócz wszystkich elementów wymienionych wcześniej, trzeba zwrócić uwagę, czy w zestawie mamy reduktor i wąż przyłączeniowy. Nie, butla z gazem nie będzie tutaj w zestawie. Agregaty inwertorowe oprócz gniazd 230 czy 400 V mogą posiadać dodatkowo wejścia USB. Mogą to być na przykład dwa wejścia 5V, 1 i 2,1 A. Spotkałem się również z wejściem typu C w agregacie zasilanym dieslem. Zwracajcie też uwagę, czy agregat posiada woltomierz. Niektóre modele z woltomierzem cyfrowym mają dodatkowo licznik motogodzin czy opcję pokazania stanu oleju w silniku. Agregaty prądotwórcze z silnikami diesla są już uruchamiane za pomocą kluczyka. Ich waga często przekracza 120 kg i są używane np. do awaryjnego uruchomienia urządzeń przemysłowych. Te agregaty posiadają dodatkową funkcję, tzw. ATS. Automatyczny system ATS samoczynnie uruchamia agregat w przypadku zaniku prądu w budynku oraz wyłącza urządzenie przy powrocie stałego źródła zasilania. Agregaty te posiadają czujnik i lampkę oleju, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, automatyczną regulację napięcia AVR czy w niektórych modelach technologię inteligentnej przepustnicy. Możecie również spotkać się z informacją Double Power, czyli po użyciu przycisku generator przekazuje 80% mocy na jedną fazę i 100% mocy na trzy fazy. Przy takiej funkcji nie można korzystać z obu gniazd jednocześnie.
Z najważniejszych informacji to tyle. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem temat agregatów i być może filmik pomoże w doborze odpowiedniego urządzenia. Pamiętajcie tylko, by nie oczekiwać wszystkich wymienionych funkcji w agregatach za kilkaset złotych. Trzeba tutaj iść na kompromis i albo zrezygnować z kilku funkcji, lampek kontrolnych czy dodatkowych gniazd, lub dołożyć większą gotówkę i kupić bardziej rozbudowany sprzęt. Jeśli spodobał Ci się ten filmik i chciałbyś zobaczyć więcej takich treści, daj znać w komentarzu i subskrybuj, by być na bieżąco.